O tych planach mówi się w zasadzie od 2017 roku, kiedy ogłoszono pozyskanie przez park środków z Jessica. No i od tego czasu jesteśmy cały czas na etapie przetargów i projektów. Remont Starej Fali, jakby tutaj cały czas zarząd parku podejmuje działania, aby to kontynuować. Nie wycofujemy się z tego projektu. Czekamy na rozstrzygnięcie drugiego przetargu. No i wtedy pewnie podejmiemy decyzję. Mamy wykonawców, którzy zgłosili się ze swoimi ofertami. Aktualnie staramy się pozyskać finansowanie na zrealizowanie fali, dlatego że oferty, które otrzymaliśmy, przewyższały budżet, który został założony. Właściciel tego obiektu, całego parku, musiałby znaleźć środki na finansowanie jego bieżącej działalności. Problemem nie są tak naprawdę inwestycje. Problemem parku jest brak środków na jego bieżące, codzienne utrzymanie. Te szanse na nową falę nie są wielkie. Ciężko było mówić o jakichkolwiek datach. Mamy nadzieję, że to w ogóle się uda. Plany mówią o formie otwartego kąpieliska połączonego z wodnym placem zabaw. Póki co nie wiadomo, kiedy te prace budowlane mogłyby ruszyć.